Jak zagrać, żeby zaimponować widzom brązowych myśli? Zagrać tak, jak oni grają na co dzień. Kiedy widzę kota kłopota, zaraz mu paszczę butem rozplaszczę. Fajnie, że Gini tu wygrało i będą w finale. Angelando, kolego, zatęczę się troszeczkę. Ty jesteś smurfem, kurwa smurfie, pani. Bez kapty. Wypierdalaj, kurwa. Zapytam wprost, czy on daleko poleci? Lepiej patrz pan na belkę startową. 130, 2-3 metry. Może dalej i wtedy będzie złoto. Mówią o nim z przestworzy. Ale zdradzę panu w tajemnicy. O złoto, o medal! Że to on nie uczył latać. O medal dla nas, dla wszystkich! Pięknie! Pięknie! Ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów! 136 metrów! Kochamy cię! Może zszutować, jak będzie finał, Cloud9 na G2, to farbuję sobie włosy kurwa na niebiesko i se pierdolę jeszcze henną G2 na plecach. Fajnie, że G2 wygrało i będą w finale. Jak razem z Kapsem, Natik próbuje się tutaj powstrzymać, ale Jensen czadrakuje sytuację. Brokciak tak mało HP, będzie drugi wyeliminowany. Jensen odblaszowuje Wipo oraz Rekes trafili w ten Kaps to wyprawia! Zobaczcie na niego! Drogi. Imperator Shuri! Kiedy wieje wiatr, wtedy Tower to mój brat. To jest kurwa lobby do gry komputerowej. Patrz, wszystko tu masz kurwa. Masz grę na telefon. Na koniec kawał od prowadzącego. Niedźwiedź sporządził listę zwierząt, które chce zjeść. Oczywiście dowiedziały się o tym zwierzęta z lasu i wpadły w panikę. Nazajutrz do niedźwiedzia przyszedł jeleń i pyta: Niedźwiedziu, jestem na liście? Tak. Słuchaj, daj mi jeden dzień, żebym pożegnał się z rodziną. A potem mnie zjesz. Niedźwiedź się zgodził i zjadł jelenia dopiero na drugi dzień. Jako następny przyszedł wilk i pyta: Niedźwiedziu, czy jestem na liście? Jak najbardziej. Słuchaj, pozwól mi żyć jeszcze jeden dzień, a ja pożegnam się z najbliższymi. A potem mnie zjesz. I znowu godowy niedźwiedź zjadł swoją ofiarę dopiero na drugi dzień. Potem do niedźwiedzia przyszedł zajączek i pyta: Słuchaj, czy jestem na liście? Tak, jesteś. A nie mógłbyś mnie skreślić? Nie ma sprawy.